Cześć, ja się nazywam Weronika Matwiejczuk. Dzisiaj dowiesz się o tym, czym różni się kobiece podejście do biznesu i czy w ogóle jeszcze cały czas warto inwestować w nieruchomości. Moim gościem jest dzisiaj Marta Marzec, przedsiębiorca, inwestorka i współtwórca marki Inspirio. Witajcie. Jeżeli interesuje Cię świat biznesu, jesteś głodny merytorycznej wiedzy prosto od ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Marto, już wstępnie powiedziałam, czym się zajmujesz, a jakbyś mogła teraz szerzej trochę opowiedzieć, jak wygląda Twoja historia biznesowa? Okej, no w zasadzie jestem przedsiębiorcą prawie całe swoje życie zawodowe. Pracowałam w życiu dla kogoś raz, jeśli brać pod uwagę... Minę masz niezbyt optymistyczną. Już takie prace gdzieś tam po ukończeniu studiów pierwszych. Ale to zaraz może do tego wrócę. Prowadzę sieć poradni dietetycznych w trybie franczyzowym, więc zajmuję się franczyzą poniekąd. Ta sieć ma już 13 lat. To jedna gałąź mojego biznesu, a druga zajmuje się nieruchomościami. Prowadzę markę Inspirio wraz z dwoma wspólniczkami i zajmuję się głównie flipami pod tą marką. Może jeszcze o Twoich historii biznesowych, o początkach porozmawiajmy. Mój Dietetyk to jest firma, która generalnie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, rozwija się. Co Cię skłoniło do zmiany branży lub rozwinięcia się w tej drugiej branży? Mhm. Znaczy tak, gdzieś tam sytuacja życiowa na pewno i taka potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Kiedy zostałam sama, gdzieś tam przez perypetie związkowe, rozwód i tak dalej, i taka świadomość, że no gdzieś tam muszę liczyć tylko na siebie, to na pewno zachęciło mnie do budowania drugiej nogi biznesu, nie? Żeby jednak drugą gałąź w zupełnie innej branży mieć. Natomiast też nie chciałam mieć takiego biznesu, który będzie znowu jakąś większą organizacją. Ile miałaś tych franczyzn? No gdzieś tam w szczycie 40 placówek. To jest także bardzo duże. Także to już była spora firma. Było tam prawie 20 osób jakby w organizacji obsługującej te wszystkie placówki. No, dla kobiety z dwójką małych dzieci spore wyzwanie i nie mówię organizacyjne, bo my kobiety jesteśmy świetnymi organizatorkami, ale nie wiem, dla mnie ten poziom odpowiedzialności chyba gdzieś w pewnym momencie był za duży. Nie? Taki po prostu byłam mocno zestresowana w życiu i gdzieś tam chciałam też to zmienić. Piękne, że o tym mówisz, bo przedsiębiorcy, tak mi się wydaje, często się nie przyznają przed samym sobą, że już mają za dużo, wiesz, obowiązków, za dużo w firmie. Właśnie ten stres permanentny. Też tutaj rozmowy prowadzimy często o tym stresie. Ja się staram trochę takie pytania tworzyć, ale ludzie nie chcą się tym dzielić, tak? No bo wiadomo. A no właśnie. I tak jest też ciśnienie, nie? Że kobiety to powinny działać w tym biznesie. Tak, przecież tak, potrafią, tak. Przecież mogą. No i oczywiście. I fajnie, że mogą i fajnie, że potrafią. Natomiast ja w pewnym momencie właśnie, jak tam zostałam sama, tak też mocno szukałam innych kobiet prowadzących samodzielnie jakieś większe organizacje, jakieś większe biznesy, które miały już jakieś tam większe obroty. I wiesz, że nie mogłam znaleźć, nawet tutaj w środowisku azbirowym. Okay. Bo gdzieś tam jednak jest dużo kobiet, które są twarzą biznesu, ale często jest, nie wiem, gdzieś tam wspólnik mężczyzna, albo jest mąż, który też jest w spółce, albo po prostu się nie pokazuje. No i ja doszłam do wniosku, że w moim przekonaniu biznes jest jednak bardziej dla mężczyzn. Może zabrzmi to, nie wiem, jakoś obrazoburczo dla niektórych kobiet. Tak, ale spokojnie. Ja mam bardzo podobne podejście. No ja już nie chcę, chociaż gdzieś tam trudno przełamać swoje schematy, nie? Ja mam ten schemat w ogóle takiego jednak budowania biznesu i powiększania przychodów, obrotów, zysków przez skalowanie. Excel w głowie jest. No ale staram się znaleźć taką właśnie tutaj w tej naszej marce nieruchomościowej Inspirio ścieżkę, która nie będzie mnie obciążała właśnie odpowiedzialność za tą organizację, a będzie pozwalała mimo wszystko jej rosnąć. No właśnie, ale tak powiedziałaś, że nie mogłaś znaleźć
w środowisku esbirowym, czy w ogóle w osób, z którymi to mogłabyś tworzyć, a tak naprawdę teraz działacie we trzy w Inspirio, tak? Tutaj. A, to wiesz co, ja wtedy nie szukałam jakby partnerów do prowadzenia biznesu, tylko po prostu kobiet, z którymi byśmy mogły, wiesz, sobie piątkę przebić i powiedzieć, jak nam ciężko, nie? I się zrozumieć, nie? Jakby tak. Natomiast tak, markę nieruchomościową założyłyśmy jakiś niecały rok temu z dwoma dziewczynami, które poznałam w Asbiro. Są to moje przyjaciółki teraz, bo znamy się już od lat. No i właśnie to pozwala gdzieś tam na takie, no taką zupełnie inną formę prowadzenia biznesu dla mnie, nie? Taką bardziej kobiecą, z mniejszą odpowiedzialnością, z większą dozą relacyjności w tym biznesie i z tym nam fajnie. Powiem parę słów o tej marce, dobrze? Tak, właśnie chciałam się ciebie zapytać, spokojnie. Okay. No to marka nazywa się Inspirio. W pewnym momencie z dziewczynami doszłyśmy do wniosku, że w sumie wszystkie się zajmujemy nieruchomościami i można by jakąś synergię z tego wyciągnąć. Ja działam w Trójmieście, Magda Wyka w Warszawie i Ania Kopeć w Krakowie, więc w zasadzie trzy też pokrywamy takie trzy największe rynki nieruchomościowe w Polsce. No i zaczęłyśmy sobie powoli razem markę tworzyć. Nie mamy spółki zawiązanej, każda pracuje na swojej tam działalności czy spółce. W każdym razie nie jesteśmy pod kątem prawnym organizacją, bardziej taką kooperatywą kobiecą. No i myślę, że ta kooperatywa będzie rosła. Mogę zdradzić, że są plany, żeby dołączyło do nas kolejne miasto, kolejna kobieta z kolejnym kobiecym podejściem do nieruchomości. Czyli to się będzie rozwijać na pewno. Tak myślę. Jakbyś mogła jeszcze więcej powiedzieć, bo tu właśnie tak chciałabym to o te Inspirio trochę już popytać, ale ważne jest, żeby obudować tak tą otoczkę i żeby ludzie też wiedzieli, z jaką firmą mają do czynienia, a tutaj chciałabym, żeby to właśnie wybrzmiało, że to jest naprawdę widać, że to jest damska trochę firma. Wy macie piękne zdjęcia, dodajecie, piękne nieruchomości robicie. W ogóle czym tak naprawdę się zajmujecie, co robicie konkretnie w miastach? Każda z nas specjalizuje się trochę w innym zakresie, aczkolwiek chyba wszystkim nam zdarzało się też robić to samo, no bo dość szeroki mamy obszar działania w nieruchomościach. Ja najbardziej zajmuję się tradycyjnym flipowaniem, teraz już można powiedzieć chyba, że tradycyjnym. Przestarzałem bym powiedziała. Magda robi najwięcej sprzedaży, metamorfos, takich tych rzeczy właśnie estetycznych. A Ania z kolei zarządza najmem najwięcej, ma kilkanaście mieszkań, którymi się opiekuje, zarządza. Natomiast każda z nas też jakby po trochu tych innych działalności, nie? Gdzieś tam robi. Czyli można z wami trochę współpracować w różny sposób, tak? Bo można i jeżeli mam mieszkanie, chcę podnieść jej prestiż, tak? Podnieść cenę rynkową, to zajmujecie się... Tak, w ogóle nasze motto brzmi wartość we wnętrzu, no i założenie jest takie, że nasze działania mają po prostu podnosić wartość nieruchomości i dzięki temu pozwolić nam na tym zarabiać. Także pomagamy ludziom, którzy albo mają kapitał i chcą go pomnożyć, albo mają nieruchomość i chcą z tej nieruchomości jak najwięcej wydobyć. I czy to w formie sprzedaży, po prostu poprzez poprawienie estetyki czy funkcjonalności tej nieruchomości, czy poprzez właśnie przygotowanie pod jak najbardziej atrakcyjny lokal na wynajem. Ale ciekawą rzeczą jest to, że właśnie powiedziałaś, to w rozmowie trochę wyszło, że osoby, że mogły się do was zgłaszać tak kobiety, znaczy nie wiem, to jest takie jeszcze nieoficjalne, ale że jeżeli są jakieś inwestorki tak w różnych miastach, to tutaj tworzycie tak naprawdę już sieć powoli, nie? Tak, no ja mam nadzieję, że ta nasza kooperatywa będzie się rozwijała. Tak naprawdę na co dzień to my bardziej
pracujemy z mężczyznami, nie? Bo tutaj ekipa remontowa, tu gazownik, tutaj kominiarz, tu jakiś tam projektant. Także dużo w tej naszej branży jest mężczyzn, no i inwestorzy, których też z przyjemnością do współpracy zapraszamy. A czujesz różnicę, jak się współpracuje z kobietami, a z mężczyznami? Tak jeszcze wracając do tego, wiesz, damskiego biznesu. Nie, raczej nie. Myślę, że to jakby jest kwestia typów osobowościowych, które są różne. Nie? To nie jest zależne od płci, tylko raczej od osobowości, nie? No, jak są dopasowane w tej współpracy. Ja takie przekorne pytanie jeszcze zadam odnośnie tych nieruchomości. Mam trochę wywiadów z nieruchomościowcami. Ja sama nie inwestuję, jakby nie moja branża. Pytanie, czy jeszcze warto inwestować w nieruchomości? Bo już wiesz, flipy są już popularne przez tyle czasu. Już się mówi, że już tak naprawdę ceny poszły do góry, tak i za materiały wszystkie i w ogóle rynkowe za nieruchomości. Jednak ludzie chcą chronić trochę swój majątek i wkładają pieniądze w te nieruchomości. Jak ty oceniasz, na jakim etapie jesteśmy rynku? Czy warto jeszcze wchodzić w branżę? Wiesz co, nie czuję się kompetentna, żeby odpowiadać na to pytanie. Fajnie, szczerze. W sensie, czy warto inwestować długoterminowo, czyli kupować mieszkania na wynajem z założeniem, że będziemy je mieć tam przez x lat. Natomiast pod kątem pomnażania kapitału przez obracanie nieruchomościami, to na pewno. Zgłosić się do dziewczyny. Myślę, że te wartości ROI, zwrotów z inwestycji, które można osiągnąć, no bardzo ciężko znaleźć inny sposób inwestowania, nie? Który takie zwroty zagwarantuje. Więc. Czyli generalnie optymistycznie cały czas. Na bieżąco, tak? Jak jeszcze są ludzie, którzy chcą kupować, tak? I wy podnosicie wartość, to warto. No co, to ja ci, Marto, bardzo dziękuję. Dajcie znać, co wy uważacie o damskich biznesach. Na ile my mamy takie trochę w Azbiro opinie, że u nas jest za mało kobiet, dlatego ja, wiesz, tutaj walczę ze stereotypami, zapraszam kobiety do Azbiro TV pokazywać, że nie tylko u nas są faceci. Jakie wy znacie organizacje, które się zajmują też jakby tutaj branżą nieruchomości? Bo mi się wydaje, że trochę kobiet jest. Jakieś tam grupy kojarzę, może się podzielcie w komentarzach po prostu, jeżeli jakieś kobiety nas będą na przykład oglądać, będą też zainteresowane, czy oczywiście do dziewczyn. Zachęcamy. Znajdą was nasi obserwujący gdzie? Na Facebooku Inspirio? Na Facebooka zapraszamy, tak, profil Inspirio. Dobra. Także dziękuję wam. Jeżeli ten materiał wam się podobał, to zachęcam, łapka w górę. No i zasubskrybujcie oczywiście ten nasz kanał, żeby być na bieżąco i rozwijać się jako przedsiębiorca. Dzięki. Pozdrawiamy.